Dlatego w tej chwili moja wiedza troszeczkę z czasów studenckich uciekła i raczej nie miałem czegoś takiego o dmuchawcach na przykład, albo blekocie czy innych. Wiele na pewno ziół, które tutaj są, są ziołami w fantazy, ale wiele też jest takich, które istnieją naprawdę. I spróbuję wam je troszeczkę przybliżyć. O kurde, strzelają. Nie ten znak. Cholera, nie ten znak. Aksi, będzie dobry. Mogę już rzucić na cholerne aksi? Kurde. Igni. Cholera, mylą mi się te cholerne znaki czasami. Okej, okay, mogę rzucić igni. Jest. Okej. Okay. Trochę cierpię. Poszło całkiem sprawnie, mimo że mieli 7 level, ja tylko 4. Zobaczyliście troszeczkę walki. Nie będziecie czuć się pokrzywdzeni, że pokazuję wam tylko i wyłącznie wątek fabularny. Bo pokazuję także jelenią skórę. Pokazuję także i wątek walki, tak? I tego, co jest na przykład w takiej skrzyni. Po domu, który odbiliśmy. Warto zwiedzać naprawdę tą grę, ponieważ jest tu sporo takich fajnych elementów, fajnych miejsc, do których możemy dotrzeć i wpływamy na ten świat. Znalazłem, postaram wam się to pokazać w przyszłości, bo jest takie jedno miejsce, gdzie znalazłem dzieci mieszkające, będące same, tak? I tam też możemy im pomóc. Dlatego jak dotrę do tego miejsca, to wam je pokażę po prostu. Spływamy całkowicie na ten świat, który tutaj nas otacza. I jest to bardzo fajne rozwiązanie. Wracając do tematu tej gry, takiej przyszłościowej o Wiedźminie. To mówię, takie coś jak w Mass Effect, gdzie tam decydowaliśmy, jaką osobą będzie widmo. Zwłaszcza w Mass Effect 1. Byłoby tutaj fajnym rozwiązaniem, ponieważ moglibyśmy stworzyć sobie takiego Wiedźmina, którego tylko my chcemy. I takim Wiedźminem byśmy sobie potem grali, wykonywali na przykład zlecenia wiedźmińskie. Wielu ludzi na przykład podoba się to, że może po prostu być Wiedźminem i wykonywać te zadania wiedźmińskie, a nie to, że przechodzi jakby wątek fabularny życia Geralta z Rivi, opisany w grach Wiedźmina. W grach. W książkach Sapkowskiego. O Wiedźminie właśnie. I jakby na przykład było coś takiego, że wychodzi taki Wiedźmin 4, gdzie my tworzymy sobie takiego młodego Wiedźmina, który na początku jakby na takim prologu przechodzi szkolenie na przykład pod bacznym okiem właśnie Geralta. Myślę, że byłoby to fajne rozwiązanie i później na przykład jedziemy i rozwiązujemy jakieś zlecenia wiedźmińskie, które możemy w każdej wiosce dostać. Myślę, że to by była fajna gra. Jeszcze stworzona tak jak jest tutaj, o masakra. To by było po prostu coś epickiego dla mnie. Tutaj mamy ten kasztel barona. I naszych starych znajomych. Baron u siebie? Zależy, kto pyta. Wiedźmin, chcę z nim rozmawiać. A ja chcę wychędożyć piękną Cero. Ja go znałem. Karczma na rozstajach. Postawiłeś nam kolejkę. Miałeś iść w swoją stronę. No i zawędrowałem właśnie tutaj. To jest moja strona, panowie. I dotarłem tutaj. Mam sprawę do barona.
Jaką sprawę? Ważną, tylko dla jego uszu. Dobra, Lodrin, wpuść go. Jakby sprawiał problemy, to nas i tak jest więcej. Otworzyć bramę! Sierżant! Ardal! Jedźmina do barona! Tylko bez awantur, jasne? Jasne. Jesteś sierżantem temerskiego wojska? Nie twój interes. Dezerter. Temerska armia już nie istnieje. To co tu robicie? Jak czarni nas rozbili, to mieliśmy wybór. Pogodzić się z tymi i próbować żyć normalnie. Albo przejść do partyzantki i walczyć za umiłowaną Temerię do ostatniej kropli krwi. Wybraliśmy to pierwsze. I dowodzi wami baron? Ta, dowodzi. Sierżant Dupek. Taki trochę ulizany dupek. Twoi kompani dawno już. Ale okej, okay, idziemy. Fajne tutaj kasztę mają. Przynajmniej ja bym tak zrobił. I cicho. Żyjemy na każdym. Ładnie się tu można bronić. Tylko nie wiem przed kim w tym momencie, skoro i tak są żołnierzami Nilfgaardu w pewnym sensie. No, w zimie to były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką. I tańczyliśmy, wirowaliśmy! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. No, popatrz. Nawet na herbacie nie zostali. A tyle się mówi o wysokiej kulturze tego narodu. No popatrz, faktycznie nie zostali. O, boż. Co by mi tu odpowiedzieć? To tylko plotki. Przychodzę w pewnej sprawie. Nie, może będę miły i powiem, że to tylko plotki. Tak to jest z plotkami. Niewiele ma pokrycie w rzeczywistości. Racja. Jestem... Wiem, kim jesteś, domyślam się też, z czym przychodzisz. Zapraszam. Rozgość się. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. O, jest. Napijesz się? Napić się czy nie napić się? Uprzejmość nakazywałaby się napić, ale on tyle pije, znaczy ten baron, że nie dziękuję. Dzięki, nie po to tu przyszedłem. A jak chcesz, ja tam nie lubię siedzieć o suchym pysku. No, ja się napiję oczywiście. Przed wojną była tutaj gorzelnia najlepsza w Velen, ale spalili ją do fundamentów. Skurwysyny. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. Powsiach nazywają mnie Krwawym Baronem. Geralt z Rivii. Powsiach nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Już mówiłem. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? Podobają mi się te odzywki Wiedźmina. Tutaj mieliście Filipa Stengera, zwanego Krwawym Baronem, we wsiach. I Wiedźmin odpowiada mu takim samym zdaniem. Jestem Geralt z Rivii, po wsiach nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Wcześniej było... jestem jakiś tam doktor niezwyczajny, a Geralt odpowiada, jestem Wiedźmin zwyczajny. I takie tam po prostu. Fajne te odzywki tutaj pasują, tak... Tak żartobliwie czasami odpowiadam. No, to mi się podoba. Pięknie tu. Bagna w ogóle, ale odpowiemy, że tu jest bardzo pięknie i przyjemnie. Piękne miejsce. Wszędzie bagna, torfowiska, podmokłe lasy. No właśnie. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz?
Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. Chyba mi grozi, ale jednak zapytamy to. Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? O Ciri. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? A więc była tutaj. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zawiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony bagien. O, chyba będziemy mieć retrospekcję. Mówiła, że zanim doszła do wioski, napadły na nią jakieś leśne monstra. Ajć, musiało boleć. Mało brakowało. Lol, możemy pograć Ciri. Uhu. Uhu, fajnie. No to co? Idziemy. Idziemy jako Ciri, ale mamy ekwipunek zablokowany. To nie jest fajne rozwiązanie, nie mamy też zmysłu, bo Ciri nie jest wiedźminką. Tylko jest szkolona przez wiedźminów, a to jest duża różnica. To prawie robi różnicę. I mamy skok super speeda. Dobrym rozwiązaniem tutaj na wilki, skoro nie mam nic, jest ich rozdzielanie. To jest taka dobra strategia. Bijemy jednego wilka, bo jak przychodzi drugi wilk, to nam zadaje obrażenia. Dlatego tutaj często tak przeskakuję. Trochę dalej niż to wymaga gra. Okej, okay, załatwione. Niestety nie mogę pozbierać, bo się filmik aktywuje. Super. Możesz zejść. Cześć, mała. Zgubiłaś się? Tak trochę. Ty też? Też, ale też tylko trochę. To znaczy, że wiesz, dokąd iść? Jeszcze nie, ale jak pójdziemy razem, na pewno coś wymyślimy. Co ci się stało? To? Nic takiego. Trochę mieczek jej się poluzował, bo tak fajnie latał przed chwilą. Okej. Okay. Zapytajmy dziewczynkę, skąd się tu wzięła. Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem. Kazał mi iść słodką ścieżką i się najeść i powiedział, że poczeka. No i szłam, ale leciał motylek i za nim pobiegłam, no i się zgubiłam. Standardowe rozwiązanie, biegnięcie za motylkiem i się zgubienie w lesie. Ale o wilkach chyba nie było mowy. Swoją drogą, ciekawa za słodka ścieżka i dlaczego miała nią iść. Czemu tata chciał, żebyś szła słodką ścieżką, wiesz? No bo nie było nic na śniadanie. Nie rozumiem. No, byłam troszkę niegrzeczna. Rozbiłam dzban z mlekiem. Rodzice pewnie byli źli. Najpierw mama chciała mi dać w skórę, ale tata powiedział, że i tak jest za dużo gęb do wykarmienia. I że jak pójdziemy słodką ścieżką, to będzie problem z głowy. Aha, to takie buty. Chciał ją wyprowadzić do lasu, żeby ją zjadły wilki i będzie przynajmniej jedna gęba mniej. Mógł sam pójść się powieść. Kiedy wyszliście z tatą z domu? Rano. I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? W plecy. Czyli musimy iść na wschód. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie.
Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Czy król... Czy wilki mają króla? Wilki nie mają królów. Te mają! Widziałaś go? Tak, to znaczy nie. To znaczy za drzew. Był ogromniasty i miał wielkie oczy i wielkie zęby. I cały był okropnie, okropecznie straszny. Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. Mój lud, no... Kurde, lud został. Wielkie dzięki Ciri. Cały lud, który tam był, został pierwszy z dół. Dobra, idziemy dalej. Ważne, żeby teraz zbierać wszystkie ziółka po drodze, bo nie wiadomo, które będą nam potrzebne. Schowaj się. Tak jak mówię, strategia jednego wilka naraz. Zaklinowałem się od drzewa, super. Kurde, ta spora się nie chce rozdzielić. Rozdzielta się, chłopaki. Albo dziewczyny. Kto to wie, czy to są kobiety. Czy faceci. Weterynarz pewnie jakiś. My tutaj weterynarza czy nie mamy? Okej. Okay. Trochę oberwałem, ale załatwiłem przynajmniej. Dwa. Jest następny. Jeszcze zostały dwa. Do widzenia. Uch, ale zmasakrowane. Możesz wyjść. To co je zabiło, miało wielkie szpony. Ale jesteś dzielna. Nawet mój tatko tak nie umie. A mój umie o wiele więcej. Chodźmy. Tatko Geralt umie naprawdę dużo więcej. Pozbierajmy lód tym razem. Z tych wilków. Też nie wiem po co, bo i tak nie mam ekwipunku, ale... Mam wrażenie, że ten lód się przyda. Szczerze powiedziawszy, to ja nie mam wrażenia, bo po prostu już tutaj byłem i przyszedłem to, ale będę udawał, jakby mnie tu jeszcze nie było, bo skoro gram, nagrywam to tak jakby pierwszy raz to widzicie, no to powiedzmy, że nie widziałem tego. I cichosza. Nie mówiłem tutaj, że grałem. Dobra, tu nic nie ma. Ciri ładnie wygląda. Coś jest. Albo i nie. Zobacz, coś tam leży. Poczekaj tu, nie podchodź. Ale... Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. Jakieś ładne ciało tu leży. Białka nabiegłe krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Rozchylone usta, przekrwione wargi. No i język przegryziony. Musiało go bardzo boleć, nim umarło. Zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło? Fuj, ale okropne! Stój tam i nie podglądaj!
A to co? Wyssany szpik. Ciekawe. To myślacie się, co to może być? Bo ja już wiem. Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Czemu mu grzebiesz brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. Jedyną bestią, która może robić za króla wilków, jest wilkołak. A do tego, kim jest wilkołak, jeszcze wrócimy. Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak. Co mu się stało? Miał wypadek. Akurat. Król wilków go dopadł. Kiedy dzieci stały się takie przemądrzałe? A co zrobimy, jak nas dopadnie? Dobre pytanie. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Nie. Taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, tojadu, blekotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. O ja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie, nie tatko. Wujek. Wujek Wesemir. Podczas tego szkolenia w Kermoren wszyscy je uczyli, więc teraz jest bardzo mądra i wie wszystko. No dobra, to trzeba pozbierać jeszcze te pierdółki. Tutaj mamy chyba psa. Podbrzusze całe zakrwawione. Rozszarpane mocnymi szponami. Wilki tego nie zrobiły. Zobaczmy, czy tu jeszcze coś mamy. Chyba nie. Wracając do tematu wilkołaka. Bardzo ciekawą propozycją filmową na pewno będzie film Underworld. Podbrzusze całe zakrwawione. I jeżeli ktoś jest zainteresowany zapoznaniem się właśnie z tematem wilkołaków, jak również wampirów, czyli dwóch nacji walczących ze sobą. Wampiry to trochę takie nietoperze wysysające krew, a wilkołaki to ludzie zmienieni w wilki. Do tego to jest wilkołak. Dość duża bestia i za chwilę ją zobaczycie. Tak jak mówię, Underworld. Bardzo ciekawa produkcja, gdzie wampirzyca zakochuje się w człowieku, który zostaje zmieniony w wilkołaka. No i z tego potem wychodzi hybryda. Kurde. Mówię, że tutaj walka z kilkoma wilkami jest... Wypadł mi stąd. Dziwnym rozwiązaniem, ale zagadałem się o filmie i zapomniałem robić uników. O kurde, padnę. Padnę, tej walki chyba już nie wygram. Chyba, że będę unikał wszystkich ciosów tych wilków i jakoś je powoli podobijam. Ale już oberwałem raz. Drugi. Uuu, jeszcze żyje. Panowie wilczki, ja jeszcze żyję. O nie, wilka! Bez przesady! Teraz drzewa, tak? Super. Ja tu ledwo dycham, a mi tutaj wbiega w drzewa. Albo wilka prosto. Dobij gościa. No, jeszcze jeden. Już ich nie ma, możesz wejść. Ale je pocięłaś. Król wilków będzie zły. Okej. A już myślałem, że padłem. No dobra. Mam już wszystko. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie rozpalę ogień i spokojnie zrobię olej. Ej, co robisz? Smarowidło na miecz. No. Zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają.
Okej, okay, szczerze powiedziawszy to tak. Miał być olej, zrobiła smarowidło i teraz się zastanawiam. Olej a smarowidło to troszeczkę dwie różne rzeczy. Choć olejem można smarować różne produkty na przykład, to jednak olej to olej. Olej jest bardziej płynny, a smarowidło mi się wydaje trochę bardziej takiej stałej konsystencji. Do tego tak się dziwię, że miała zrobić olej, zrobiła smarowidło. Okej, okay, no nic, idziemy pokonać wilkołaka. Martwa świnia? W takim miejscu? Gdzieś niedaleko musi być ludzka osada. Ciekawe, czy mogę zobaczyć mapę w tym momencie. Ja mogę mapę zobaczyć. O, i widać, gdzie była Ciri, w którym momencie. Ja byłem chyba na początku w tej wiosce, w Jaworniki. Potem pojechałem do... Nie, tu Kaczma na Rostajach. Tu byłem jako pierwszy. A potem pojechałem do Barona, ona jest tutaj. Ale i tak się nie spotkamy, bo to w innym przedziale czasowym było. Czasem wysyłają, czasem same idą. A wracają? No co ty, przecież tam mają co jeść. Trzymajcie się, cześć, papa. Pa.